Staszko. Kanapki są pyszne. Podam je. Nie krępuj się. Bierz ile chcesz. Zostawię ci na później. Widywałyśmy się ostatnio w różnych miejscach, ale mnie unikasz. Dlatego podeszłam do ciebie. Mam ci pogratulować rychłego ślubu? Gratuluję. Dziękuję. Liczę, że będę szczęśliwa. Wiesz, że to mnie zawdzięczasz szczęście? Czemu tak mówisz? Bo odstąpiłam ci Juana Miguela. Dlaczego? Byłaś chora, załamana. Pomyślałam, że ty potrzebujesz go bardziej. I było mi cię żal. Myślisz, że nie umiałabym go zatrzymać? Teraz tak. Wypiękniałaś i możesz konkurować z każdą. Ale tak nie było, kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy. To, co zrobiłaś, było ciosem poniżej pasa. Na wojnie i w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Więc uważaj, bo ci go odbiorę. Spróbuj, może ci się uda. Nie prowokuj mnie. Twoja miłość może nie wystarczyć. Myślisz, że wciąż cię kocha? Przyjmuję wyzwanie. Spróbuj mi go odebrać. To nie gra. Nie igra się z uczuciami. Zresztą kto daje, ten nie odbiera. Zatrzymaj sobie Juana Miguela. Co się stało? Ma charakter. Dała się sprowokować. Jest bardziej wściekła niż Omar. Tak prędko wróciłaś? Jak ślub? W porządku. Dziecko ma katar, a mnie boli noga. I jestem śpiąca. To idź spać. Dziękuję. Kto to? Na pewno Omar. Powiedział, że wróci. Otworzę. Sprawdź, kto to. Dobry wieczór. Wszedłeś za mną? Wyszłaś z domu Adriana bez pożegnania. Zdziwiło mnie to. Pomyślałem, że coś się stało. Nic się nie stało. Wracaj. Nie śpieszy mi się. Na weselu zostawiłeś rodzinę. Moja rodzina jest też tutaj. Dobry wieczór. Co to ma znaczyć? Wytłumacz mi, Mariciuj. Dlaczego ją pytasz? Ja ci powiem. Milcz, nie rozkazuj mi. Przestańcie się kłócić. Nie wtrącaj się. Idź już. Co tu robisz? Odpowiedz, jak zechce. O tej porze nie masz tu czego szukać. A ty? Przyszedłem do Mariciuj, a ja do syna.
Gorzko. Zostaw mi kawałek tortu. Może ciasto? Zaraz przyniosę tort. Gratuluję, ma pani śliczną córkę. Prawda? Przepraszam, że mąż nie mógł przyjść. Miał ważne zebranie. Proszę się nie martwić. Panie godnie go reprezentują. Przyszło więcej osób, niż się spodziewaliśmy. Nawet nowożeńcy. Wyjechaliśmy tylko na parę dni, ale za to mogliśmy dziś tu przyjść. Córka doktora San Romana już poszła? Tak. Zabrała ją guwernantka. Jedzcie. Na pewno nie zabraknie. Widział ojciec ilu ludzi? A ty się bałaś, że nikt nie przyjdzie. Wie ojciec, jak niektórzy traktowali Olgę. Darmowej wyżerki nikt nie odmówi. Bóg jest dobry. I ludzie przeważnie też. To prawda. Może galaretki? Myślisz, że możesz się tu zjawiać o każdej porze? Mówcie ciszej i nie kłóćcie się. Będę przychodzić do dziecka, kiedy zechcę. Bo ty tak chcesz? Prosiłam, żeby przychodził, gdy mnie nie ma. Słyszałeś. Na przyszłość dzwoń, zanim przyjdziesz. Tok, tok. Można? Myślałam, że jesz kolację. Patricio jeszcze nie wrócił. Czego chcesz? Przyszłam się pożegnać. Nie będę prosił o pozwolenie, żeby zobaczyć syna. Musisz. Nie krzyczcie. Wystraszycie dziecko. Zabrać Juanita? Tak. Nawet jeśli poślubisz Mariciu i będziesz miał władzę nad nią, nie nad moim dzieckiem, nad nim też. Oszalałeś. Będzie pod moją opieką. Niedoczekanie. Błagam cię. Chcesz rządzić się w moim domu? Błagam cię. Mariciu nie zostanie twoją żoną, bo kocha mnie. Owszem, pobierzemy się. Nie ma mowy. To mnie kocha. Nie bądź taki pewny. Nie przestała mnie kochać. Słyszałaś? Zaprzecz temu. Zaprzecz. Gdzie się wybierasz? Na wakacje. Myślałaś, że wyjeżdżam na zawsze. Nie, mamo. Nie odejdę, dopóki jesteście sami. Nie kochasz mnie tak, jakbym chciała, ale wiem, że tata naprawdę darzy mnie uczuciem. Odejdę, kiedy wróci Mariciuj. Jeśli wróci. Dokąd jedziesz? Do Acapulco. Ostatnio byłam przybita, rozgoryczona. Miałam tyle przykrości. Nie chcę być sama.